Debata jedynki. Dzień dobry, przed nami kolejne dni kampanii samorządowej, której finał będzie podczas wyborów. Przypomnę, pierwsza tura 21 października, druga tura 4 listopada. Będziemy wybierać swoich przedstawicieli do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Tocząca się kampania wyborcza jest pretekstem do dyskusji nie tylko o programach komitetów wyborczych, zamierzeniach kandydatów, ale także o samej idei samorządności, uprawnieniach samorządów, źródłach finansowania, relacji na linii władza centralna, władza lokalna. Czy potrzebna jest reforma samorządów? Jeśli tak, to w jakim kierunku powinna zmierzać? Jaki wpływ na decyzje zapadające w Warszawie mają mieć samorządy? Pytań wiele, a czas na dzisiejszą debatę, 25-26 minut, przedstawiam gości. W sejmowym studiu pani poseł Marta Golbik z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich państwa. A w studiu w Warszawie Elżbieta Zielińska, Kukiz 15. Dzień dobry. I Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Pierwsze pytanie, jaka powinna być współpraca samorządu z rządem? Odpowiedź banalna, dobra, wiadomo, ale w sytuacji ostrego sporu politycznego często taką współpracę trudno, a zatem jak to powinno wyglądać? Może pani poseł w Sejmie, Marta Golbik. Ja z przyjemnością, bo ja uważam, że to jest sprawa kluczowa. To znaczy jest samorząd, jak sama nazwa wskazuje, sam powinien się rządzić. I to była najbardziej udana reforma i faktycznie to można zauważyć po wielu, wielu miastach w Polsce, że ten samorząd funkcjonuje doskonale. Ja sama to widzę na przykładzie moich Gliwic, gdzie też prezydenta mamy już od wielu lat, ale stara się, w zasadzie całe swoje życie poświęca miastu i widać, że to dobrze funkcjonuje. Problem pojawia się wtedy, kiedy władza państwowa próbuje ingerować w samorządy, próbuje jakoś ograniczać ich funkcjonowanie, wpływać na ich decyzje, albo co niestety też się dzieje, nie daje wystarczająco dużo środków, nie potrafi zabezpieczyć finansowo samorządów, czyli nakłada zadania, ale nie idzie za tym finansowanie. I tutaj niestety relacje pomiędzy samorządem a władzą państwową często są złe i trzeba dążyć do tego, żeby były jak najlepsze, żeby ze sobą współpracowały, bo warto pamiętać o tym, że samorządy same z siebie nigdy nie chcą żadnych starć z władzą państwową. Ich celem jest tak naprawdę utrzymanie w jak najlepszym stanie swoich tych małych ojczyzn, którymi zarządzają i dbanie o dobro mieszkańców. My mieliśmy niestety w tej kadencji sejmowej już przykłady wkraczania na pole samorządów takiego nieuczciwego, jak chociażby z regionalnymi izbami obrachunkowymi, które mogły w sposób znaczący wpływać na funkcjonowanie samorządów i tego trzeba unikać. I trzeba dbać o to, żeby ta współpraca była jak najlepsza, bo to jest z korzyścią dla mieszkańców, więc myślę, że wszystkim nam na tym zależy. Jak na to pytanie dotyczące relacji władza samorządowa, władza centralna odpowie przedstawiciel partii rządzącej, Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, no oczywiście ta współpraca powinna być dobra i powinien przyświecać przede wszystkim cel taki, ażeby realizować cele społeczne, które są oczekiwane przez mieszkańców i w mojej ocenie no, nie ma znaczenia to, czy jakiś przedstawiciel partii, czy też nie reprezentuje jedno ciało, czy drugie, czyli reprezentuje rząd, czy reprezentuje samorząd. Trzeba po prostu współpracować i najważniejsze jest to, żeby właśnie te potencjalne różnice polityczne nie wpływały na podejmowane decyzje i staranie o sprawy właśnie te lokalne, najdrobniejsze. No nie może być tak, jak słyszymy gdzieś w Polsce, że wójt gminy upiera się, że nie będzie wnioskował środki z programu 300+, bo to nie jest jego rząd. No takie sytuacje pokazują, że przedkłada się interesy samorządowca i jego przekonania nad interes obywateli. I nigdy ja osobiście za tym nie będę. Uważam, że polityka jest polityką, ale z punktu widzenia właśnie samorządu, czyli tych spraw, które najbardziej dotykają mieszkańców, które są najbliżej na co dzień, tam powinna panować pełna zgoda. I tam oczywiście spory są, jak Państwo zobaczą, i to nawet nie chodzi o to, czy
w danym samorządzie funkcjonuje jakaś silna partia polityczna, bo są samorządy, gdzie na 15 radnych 15 jest niezależnych, nie ma żadnych klubów. Aby państwo zobaczyli, jak wygląda rada miejska, rada gminy w takim mieście, to państwo by się zdziwili, bo tam jest dużo mniej parlamentarnie niż w Sejmie. I tam się dzieją dantejskie sceny. Dzisiaj w wielu gminach na przykład są relacje internetowe z rad gmin i można obserwować w internecie. Ja się przyglądałem takim małym gminom, nieraz to coś niesamowitego, bo dzisiaj jest taka retoryka, że się mówi, że w Sejmie są jakieś spory, albo między partiami są spory. Tam, gdzie są ludzie, są spory i nie trzeba być żadnej partii, żeby te spory obserwować, w nich uczestniczyć. I właśnie te gminy małe są tego dowodem, ale trzeba się nie tyle kłócić, co przekonywać. Mogą być spory, ale nie wojny i trzeba mieć zawsze na końcu ten najważniejszy cel, dobro mieszkańców. Nie można się obrażać na to, że ktoś ma inne poglądy i dlatego nie wystąpimy o coś, albo nie będziemy współpracowali nad czymś, co jest ważne dla mieszkańców. Pani Elżbieta Zielińska, Kukiz 15. Dla mnie niepokojące są takie dwie kwestie, jeżeli chodzi o tą taką te stosunki pomiędzy rządem a samorządem. Pierwsza jest taka, mianowicie, że myślę, że za mało rząd i to nie ten, tylko też poprzednie patrzą na kwestie zrównoważonego rozwoju. Mamy gdzieś tam regiony, w których są inwestycje, a mamy regiony, które mają nawet słabszych gospodarzy, nie starają się właśnie o środki i niestety są to takie rejony podupadłe z wykluczeniem komunikacyjnym i to po prostu źle wpływa na funkcjonowanie całego kraju. No ale w takiej konkretnej, przepraszam, że wpadnę w słowo, w sytuacji, co robić? To jest kwestia, skoro chociażby władza samorządowa sobie nie potrafi poradzić z tym problemem. Ale po to mamy rząd, żeby patrzył na zrównoważony rozwój całego państwa. Jeżeli ja przez lata na przykład słyszałam, że w moim okręgu, że dlatego właśnie, że tam są bardziej tendencje, żeby głosować na Prawo i Sprawiedliwość, przez to nie mamy robionych dróg, nie mamy sądeczanki i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie widzę, że jest identyczna sytuacja, że nie wspiera się tego samorządu w dążeniu do poprawy sieci transportowej, komunikacyjnej i ten argument, który był wcześniej wysuwany pod upadę, to moim zdaniem po prostu źle są rozłożone te akcenty inwestycyjne w skali całego kraju. I druga kwestia, jaka jeżeli chodzi o te stosunki samorządu i rządu i jaka dla mnie jest taka najbardziej widoczna, to kwestia tego, że rzeczywiście mamy reformę administracyjną z lat 90. i w tym momencie co ustawę to dokładamy jakieś kompetencje albo zabieramy kompetencje gdzieś tym samorządom. Czyli tak zwane zadania zlecone na tak, przykład. Tak, te zadania zlecone, które jak popatrzymy na tak newralgiczne obszary działania państwa, jak edukacja, jak służba zdrowia, widać po prostu, że wrzucanie co chwilę to nowych kompetencji, nowych propozycji w momencie, kiedy ten samorząd tak się po prostu przytyka i nie ma środków odpowiednich na to, powoduje, że mamy po prostu zastoje i coraz tą gorszą sytuację właśnie samorządową, a nie zawsze jest to winą samorządu, bo właśnie często my w parlamencie przy przyjmowaniu kolejnych przepisów wrzucamy coraz to nowe zadania. I to wpływa na złe funkcjonowanie samorządu w Polsce. Ja bym się nie zgodziła z tym, co mówiła pani poseł, że to jest reforma taka doskonała, bo najbardziej udana, tak. Że jest udana, to fakt. Natomiast to też trzeba popatrzeć, że to była też taka reforma kompromisu. I zupełnie inaczej patrzono na początku na kwestie chociażby województw, tak, miały być makroregiony. Później poprzez ten kompromis zwiększyła się ilość tych województw i niekoniecznie to odzwierciedla chociażby ten podział, który jest w Unii Europejskiej na te makroregiony i to też wpływa na funkcjonowanie samorządu. Kwestie chociażby kompetencji powiatów. Mówi się, że tych powiatów powinno być jednak mniej, tak, że w skali Polski ponad 320 powiatów to jest za dużo. Więc myślę, że jest w tym momencie
rzeczywiście potrzeba rozmowy o reformie tej samorządowej, o reformie administracyjnej, zwłaszcza, że tak jak mówię, te kompetencje, które gdzieś były na początku jako te kompetencje samorządu, one się rozszerzyły, tak? Środki finansowe też się pozmieniały, zmieniła się sytuacja gospodarcza i powinniśmy porozmawiać rzeczywiście, co zrobić, żeby te samorządy usprawnić, żeby wspomagać jak najbardziej tych samorządowców, bo oni są dobrymi gospodarzami i od tego, jak się przede wszystkim dzieje na dole, to zależy komfort życia mieszkańców. To może akurat dzisiejszą antenę wykorzystajmy na próbę odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby samorządy działały lepiej. Pan poseł Waldemar Buda powiedział, że zdarzały się takie przypadki, że ktoś tam nie wystąpił o 300+, bo mu się rząd nie podoba, bo ten rząd nie jest jego. Rzeczywiście były takie przypadki i dużo ich było? Czy może to tylko taka retoryka polityczna? Nie, ja znam taki przypadek. Pan minister Szefernaker go przedstawiał na konferencji, gdzie jakiś wójt bądź burmistrz z Pomorskiego pomimo 300 wniosków o wyprawkę nie występował o zabezpieczenie środków na ten cel. I właśnie kierując się tymi argumentami. Tutaj pani poseł powiedziała o przekazywanych kompetencjach. No ja bym sobie życzył, żeby samorząd otrzymywał coraz to nowe kompetencje. Tak, o to właśnie chodzi, żeby samorząd mógł zajmować się zadaniami w jak największym stopniu. I to na tym polega samorządność. Ale powinny pójść pieniądze. Na tym powinny oczywiście pieniądze. Natomiast tu pani poseł z kolei powiedziała jeszcze o innej rzeczy, którą trzeba sprostować. Edukacja na przykład. Edukacja to jest zadanie własne samorządu. To państwo wspiera te zadania poprzez różne subwencje, dotacje, programy. Natomiast szkoły prowadzone są przez samorządy i to samorząd to jest zadanie własne. Zgodnie z ustawą to jest zadanie własne. Więc ale jakby nie można mówić, panie że pośle, była że reforma my edukacji, to nie jest tak, że samorządy sobie wymyśliły tę reformę edukacji i w tym momencie mają problem taki, że będą dwa roczniki i po prostu nie mamy już w szkołach. Tak, ale to nie jest wymysł samorządu. Oczywiście, są reformy państwa, samorządy, jest reforma które chciały edukacyjna tą reformę i samorząd wprowadzić musi dobrze, ją wprowadziły, przygotowały się i czekają na dzieci, także nie ma żadnego problemu. Te, które chciały udowodnić. Najpierw pan poseł, potem pani. Te, które chciały udowodnić, że wykażą i na przykładzie ludzkim, na przykładzie dzieci pokażą, że zobrzydzą reformę i pokażą ją w najgorszym świetle i pokażą, że jej nie wykonają, a później powiedzą, że to wina rządu. Panie pośle, proszę tak nie mówić. Im również się udało. Ja taki mam przykład w Łodzi. Ale robiono im tak gorzej, tym lepiej. To znaczy, że im bardziej ta reforma nie została wprowadzona w życie. Łódź to jest jedno z niewielu miast, a spośród dużych miast jedyne, w które nie wprowadzono sieci szkół. Czyli jednego z dwóch obowiązków, na które nakładała ustawa. Więc doskonale znam te przypadki, więc nie możemy tak robić, bo to jest wykorzystywanie polityki do własnych celów kosztem wszystkich tych, których reformy, zmiany dotyczą. Współpraca przy reformowaniu doprowadziła, tak jak w innych miastach, chociażby w Tomaszowie Mazowieckim, że nie ma żadnego, najmniejszego problemu w szkołach, nie ma najmniejszego problemu z dziećmi, nawet z dwóch roczników. Jeśli to można. Teraz tak, teraz może najpierw pani Elżbieta Zielińska z Kukiz 15. Ja tutaj się absolutnie nie zgodzę, że samorządy nie mają problemów z reformą edukacji, mają je tylko te, które w zasadzie jakoś złośliwie chcą pokazać, że ta reforma jest zła. To nie jest prawda. Mamy rzeczywiście dwa roczniki. W dużych miastach te szkoły będą przepełnione. W mniejszych, gdzie ten niż demograficzny uderzył trochę w szkoły, to może nie będzie to tak wyglądać, ale w samej Warszawie będzie problem. Jeżeli mamy szkołę średnią, gdzie mamy 35 uczniów, to nie wpływa to dobrze na sam proces edukacji. I miasta mają problemy i to nie jest wynik tego, że samorząd jest złośliwy. To teraz pani Marta Golbik, Platforma Obywatelska. Tym sporem, który przed chwilą powstał odnośnie reformy edukacji, tak naprawdę najlepiej jest zobrazowana kwestia relacji pomiędzy samorządem a rządem, bo po pierwsze problem polega na braku porozumienia, bo gdyby ta reforma edukacji została odpowiednio skonsultowana z samorządami, to dałoby się ją odpowiednio przygotować. Przez to, że samorządy jednak zostały zignorowane w tej debacie, no to reforma nie została odpowiednio przygotowana i powoduje to wiele problemów. Ja w ogóle zauważyłam przez lata pracy, że samorządy są najlepiej poinformowanym źródłem. Znaczy, nie da się przygotować dobrej ustawy bez rozmowy właśnie z tymi, którzy na co dzień obcują ze swoimi mieszkańcami, bo kto, jak nie oni, lepiej rozumieją ich potrzeby. I ja chciałam tylko podać przykład, bo
Pani poseł powiedziała, że to nie była najlepsza reforma. Nie, ale tak to, nie powiedziałam. Powiedziałam, że nie była doskonała. Dobrze, ale to, bo to widać najlepiej po badaniach zaufania Polaków. Znaczy poziom zaufania do samorządów jest rekordowy, jest nieporównywalny do poziomu zaufania do polityków. Mieszkańcy ufają swoim włodarzom, swoim radnym. Dobrze ich oceniają, dobrze oceniają funkcjonowanie samorządu. Ja chciałam tylko taki prosty przykład podać państwu, bo państwo współrozmówcy nie są z mojego województwa śląskiego, ale u mnie na poziomie województwa śląskiego powstała metropolia śląska, śląsko-zagłębiowska dokładnie. No to jest doskonały przykład tego, w jak fantastyczny sposób potrafią się samorządowcy ze sobą porozumieć, bo to mnóstwo miast wchodzi w skład takiej metropolii, która tworzy wspólną sieć komunikacji chociażby, zagospodarowania przestrzeni, wiele innych najważniejszych obszarów kluczowych dla ich miejscowości. Jeżeli zostawia się samorządowców samych, oczywiście idzie za tym finansowanie. To jest pytanie, jak to finansowanie zrealizować. Mamy PIT i CIT, które mogą pozostawać w samorządzie, jeżeli dobrze to przygotujemy. To jeżeli zostawić samorządy samym sobie, to one zrobią wszystko najlepiej. I im mniej, odpowiadając na pytanie takie główne naszej dzisiejszej rozmowy, im mniej ingerencji państwa w samorząd, tym lepiej, a najlepiej wcale. No jak pani poseł odpowie na zarzut, chociażby sformułowany przez posła Waldemara Budę, że są też takie przypadki, że no, władza samorządowa oburza się na rząd, bo mówi, że to nie jest jej rząd. Prawdą jest, że tak jak przez lata nie widziałam, przez wiele, wiele lat nie widziałam takich odruchów samorządowców niezależnych, a ja głównie obserwuję tych niezależnych samorządowców. Zresztą sama byłam większość życia bezpartyjną osobą i u mnie prezydent Gliwic również jest bezpartyjnym, niezależnym samorządowcem, to oni nigdy nie wkraczali w to pole władzy państwowej. To znaczy zajmowali się swoim najbliższym otoczeniem, nie komentując polityki krajowej. Natomiast faktycznie sytuacja jest wyjątkowa od 3 lat. Chodzi mi tu o kwestie wymiaru sprawiedliwości, praworządności, demokracji w naszym kraju. I ja pierwszy raz widzę, że niezależni samorządowcy zaczynają głośno się wypowiadać i mówić otwarcie o tym, że to, co się dzieje, jest wyjątkowo niebezpieczne. I takich przykładów już związanych stricte z finansami, które idą do mieszkańców, jest mało, bo to nie jest też najlepsza metoda rozwiązywania właśnie tych kwestii spornych i walki o tą praworządność w Polsce. Natomiast faktycznie tak, samorządowcy się trochę obudzili przez te ostatnie 3 lata i widzą, że to wszystko zmierza w złym kierunku. I ja widzę coraz więcej takich głosów i coraz więcej osób, które są mocno zaniepokojone i w tej kwestii się wypowiadają. Ale tu też nie należy na takich pojedynczych przykładach bazować, bo ja mogę w swoim również najbliższym otoczeniu podawać przykłady, gdzie wojewoda, urząd, którego no, w programie mamy, i ja się w pełni z tym zgadzam, że urząd, którego nie powinno być, czyli przedstawiciel rządu w województwie, gdzie wojewoda namaszcza na stanowisko burmistrza swoich bliskich znajomych wbrew mieszkańcom. No takie rzeczy, oczywiście wojewoda z PiS-u, no bo jest przedstawicielem rządu. Takie rzeczy również się nie powinny dziać. Ale tutaj nie rozmawiajmy o takich pojedynczych przypadkach, bo ich można po obu stronach znaleźć parę. Rozmawiajmy o całokształcie. Czyli nikt nie jest bez winy i grzechu. No to jest naturalne, że zawsze po obu stronach różne rzeczy się dzieją. Mi raczej chodzi o to, że kwestie systemowe powinny być dobrze rozwiązywane, a to jest przede wszystkim finansowanie i nie ingerowanie w samorząd. I wtedy będzie wszystko działało. Panie pośle? Panie poseł, tutaj piękne, okrągłe słowa powiedziała to, z czym należy się absolutnie nie zgodzić. To znaczy, pani poseł wskazała, że no, samorządowcy, czy część samorządowców zaczęła dzisiaj zabierać głos w sprawach rządu, w sprawach tego, co się dzieje. A jednocześnie z drugiej strony ostatnie nawet zdanie wskazuje na to, że rząd nie powinien ingerować w sprawy samorządu. To znaczy, że samorządy mogą uprawiać politykę, zabierać właśnie stanowisko i ingerować i krytykować i atakować, a samorządność w żaden sposób ingerować nie można i wypowiadać się na ten temat również nie. No właśnie, nie ingerujmy
łącznie, czyli w jedną i w drugą stronę. Natomiast jest mnóstwo rzeczywiście samorządowców, którzy wykonują swoje funkcje prawidłowo. Ja mnóstwo nas samorządowców, z którymi współpracuję i nie mam co do żadnych wątpliwości, że są dobrymi gospodarzami, ale nie róbmy takiego wrażenia, że wszyscy samorządowcy są świetni, bo ja naprawdę obserwuję niektórych, którzy swoją naprawdę brakiem kompetencji powodują, że gminy i miasta stoją w miejscu albo wręcz się cofają. Ale to takich mieszkańcy odwołują, to wybierają kolejnych. To znaczy mieszkańcy weryfikują tych samorządowców, bo są najbliżej nich i jest mnóstwo odwoływanych prezydentów, więc jeżeli jest no zły... takie mnóstwo, to nie, w tych referendach tych odwołanych, to wcale ich nie jest tutaj tak też dużo. A ilu jest nie wybieranych ponownie? Bo to jest metoda. Ale jeżeli chodzi o to odwołanie jeszcze i referendum, to chciałabym powiedzieć, że właśnie często te samorządy na tyle są mocne, że potrafią tym referendum tak zarządzić, żeby właśnie nie przekroczyć progu. I to niestety jest... To może teraz spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, na kwestię, która została poruszona przez panią Elżbietę Zielińską z Kukiz 15. Chodzi o reformę samorządu. W jakim kierunku, jeżeli ona powinna... być realizowana, powinna pójść. Czy na przykład ograniczyć liczbę województw, czy na przykład powiększyć liczbę powiatów, czyli zmniejszyć de facto liczbę istniejących powiatów, czy może w ogóle zrezygnować z tego systemu władzy samorządowej, elementu władzy samorządowej. Jak państwo to widzicie teraz? W moim odczuciu rzeczywiście powinniśmy się przyjrzeć funkcjonowaniu powiatów w Polsce, bo powiaty to też jest ten szczebel samorządowy. Znaczy gmina jest podstawą i tutaj nie ma dyskusji. Tak, gmina jest podstawą rzeczywiście i to jest właśnie ten szczebel, który powinien gdzieś tam najbardziej dotykać sfery życia mieszkańca. Natomiast jeżeli chodzi o powiaty, to tutaj bardzo wiele zadań się powiela. Też trzeba powiedzieć, i są zadania, które się powielają pomiędzy poszczególnymi szczeblami i niekoniecznie to dobrze funkcjonuje. Wystarczy popatrzeć, jak funkcjonują szpitale wojewódzkie, czasami jak powiatowe, jakie to problemy nastręcza, ale to też jest kwestia nie tylko administracji i samorządu, ale kwestia w ogóle funkcjonowania służby zdrowia w Polsce. No o chaosie organizacyjnym w służbie zdrowia mówiliśmy wczoraj w debacie właśnie, że tutaj jest dosyć duży bałagan i no, sytuacja nie jest uporządkowana. Nie jest uporządkowana i jeżeli popatrzymy na to, że jeszcze się właśnie to nakłada na te różne kompetencje samorządowe, to często jeszcze to pogłębia te problemy. Więc tutaj rzeczywiście przyjrzenie się roli powiatu moim zdaniem jest takim najpoważniejszym problemem. Już kwestia województw... Po tylu latach nie jestem przekonana, czy jest możliwy byłby powrót do kwestii tych makroregionów, tak żeby one odpowiadały też temu, co funkcjonuje w samej Unii Europejskiej. Natomiast trochę podejrzliwie patrzę też na te różne apele o tworzenie coraz to nowych województw. Ja mimo wszystko uważam, że to są tak newralgiczne zmiany, że trudno by było je przeprowadzić, żeby one odniosły pozytywny skutek. Tylko, że to wystarczy znów oddać możliwość decydowania tym osobom, które na co dzień się tym zajmują. Bo w kwestii województw to wystarczyłoby. Niestety ustawa, która dotyczyła metropolii śląskiej, o której wcześniej mówiłam, dotyczy tylko metropolii śląskiej. A wystarczyłoby taką ustawę przyjąć, że te metropolie mogą się tworzyć również w innych miejscach. Tak, ale na Śląsku jest specyficzna sytuacja, bo metropolię śląską tworzy siedem czy osiem miast, blisko siebie położonych i właściwie bezpośrednio ze sobą skomunikowanych. Oczywiście, tylko że teraz... Trudno nawoływać do tego, żeby metropolia powstała, nie wiem... Gdzie? Na Pomorzu na przykład? Albo w Podlaniu. Bardzo chętnie. Ale rzeczywiście tam jest na Śląsku specyficzna sytuacja, bo to są bardzo duże skupiska i bardzo podobne do siebie. No dobrze, popatrzymy na inne rejony Polski, bo przecież była mowa też o tej metropolii poznańskiej, była mowa o tych innych metropoliach rzeczywiście i może powinniśmy się zastanowić, jak umożliwić funkcjonowanie takich dużych skupisk ludności. Natomiast to leży w gestii już parlamentu. No niestety właśnie. Niestety w gestii parlamentu, bo to nie parlamentarzyści powinni o tym decydować. Tu powinna być ustawa Powinna być ustawa, więc powinien zadecydować. Pani poseł, ja skończę zdanie.
powinna, ta ustawa, którą przyjęliśmy i dotyczy tylko województwa śląskiego, powinna być ustawą otwartą, która umożliwia również powstawanie metropolii w innych miejscach. I tyle. I to znaczy niech te osoby, które są bezpośrednio tym zainteresowane, tworzą to same, a nie parlamentarzyści, którzy będą za każdym razem debatować, czy Poznań może tworzyć, czy Gdańsk może tworzyć. No to nie o to chodzi. Znaczy, jeżeli im się da tą możliwość, to oni się zreformują w sposób naturalny. Utworzą swoje metropolie sami z siebie i nie trzeba będzie niczego sztucznie narzucać, bo cały problem, wyłączny problem z samorządami polega na kwestii finansowania, ale cała reszta, o której mówiła pani poseł, że tutaj trzeba coś reformować, nie trzeba. Trzeba dać tylko możliwość, nie zamykać tych możliwości i włodarze lokalni sami o tym zdecydują i sami najlepiej ułożą sprawy już takie techniczne należące do nich. Dwie minuty mamy do końca debaty. Pani poseł, w związku z tym jedno zdanie pani poseł. Zanim sobie samorządowcy będą sami decydować, to trzeba rzeczywiście dokonać zmiany w ustawie o metropolii. Tą ustawę mieliśmy, tylko nie wiem, jak pani głosowała, ale to trzeba było się zainteresować tym, żeby ona nie dotyczyła wyłącznie jednego regionu. Nie, no bez takich złośliwości, no nie, pani poseł. Najpierw trzeba wprowadzić ustawę, żeby były możliwości. To teraz niech pani sprawdzi, jak pani głosowała. Zawieszam na razie tę debatę między panią Martą Golbik i Elżbietą Zielińską. Waldemar Buda. Panie poseł, Golbik cały czas mitologizuje samorządowców i uważa, że oni wszystko zrobią najlepiej. Pewnie w wielu przypadkach tak, ale nie pomijamy faktu, że większość parlamentarzystów, którzy decyduje też w wielu sprawach dotyczących samorządu, oni w większości wywodzą się z samorządu. Większość parlamentarzystów, nowych parlamentarzystów to byli radni, byli wójtowie, burmistrzowie, doskonale orientują się w sprawach i problemach samorządu. I tutaj takie ciągłe wspominanie, że to wójt, burmistrz to wie najlepiej i w ogóle nikt go nie poprawi, to jest chodzący ideał. No mamy takich ideałów, co w wielu przypadkach musieli oddawać na przykład 300 milionów za lotnisko, które wybudowali, a później okazało się, że niezgodnie z przepisami Unii Europejskiej musieli dotacje zwracać, więc nie ideologizujmy żadnych z władz i współpracujmy w ramach wspólnych celów i uzupełniajmy się w ramach możliwości i kompetencji, jakie nam dzisiaj ustawy dają. To jest najważniejsze, a nie mówmy, że samorząd jest najważniejszy i tam są ludzie najmądrzejsi, a w parlamencie to może w ogóle dużo gorsi albo inni, a w Senacie to jeszcze inni. Ale proszę o krótką odpowiedź. Zmniejszyć liczbę województw i powiatów? Na pewno nie zmniejszałbym liczby województw. Co do powiatów, rzeczywiście mam duże wątpliwości, ponieważ dzisiaj tam jest za mało środków i za mało możliwości działania. Często duża część budżetu jest przekazywana na samo funkcjonowanie urzędu, a nie na inwestycje, bo już na to pieniądze brakuje. Dziękuję bardzo za dzisiejszą debatę. Marta Golbik z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję Sejmu, bardzo. Elżbieta Zielińska, Kukiz 15 i Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Była to audycja Debata Jedynki.